Biło szczęście z niego. On pierwsze kroki w sporcie pięściarskim stawiał w Lublinie i Świdniku, zdobywając wielokrotnie tytuł mistrza Lublina w wadze półśredniej i średniej. Po prostu wiek przyciął troszeczkę i potem w średniej wadze. Stoczył 136 walk, z których przegrał tylko 12. Będąc jeszcze zawodnikiem, skończył kurs instruktorski, by w roku 1970 zostać trenerem pierwszej klasy. Naprawdę, zostać trenerem pierwszej klasy to jest coś pięknego. Coś pięknego, ale trzeba mieć wyniki, trzeba być pracowitym, trzeba naprawdę się dokształcać, a Jurek po prostu taki był. W roku 1972 przeniósł się na Śląsk. Jego uczniami byli między innymi tak znani czołowi pięściarze jak Józef Musialik, pierwszy medalista mistrzostw Polski dla Knurowa, Zygmunt Gosiewski, oczywiście olimpijczyk, brązowy medalista mistrzostw Europy w Tampere, Leszek Rybiński, medalista mistrzostw Polski, czołowy zawodnik kraju w wadze ciężkiej oraz olimpijczyk, drugi już w karierze, Józef Gilewski, uczestnik mistrzostw Europy i świata. Nie było dla Jurka Krasnożona niczego piękniejszego niż praca z młodzieżą. Właśnie z taką młodzieżą, jaką mamy tutaj, jaka startuje w tym 7. międzynarodowym turnieju. Jurek po prostu kochał młodzież, kochał swoją pracę i w 7. rocznicę jego śmierci zarząd PKS Concordia Knurów oraz władze miasta Knurowa organizują kolejny, na pewno nie ostatni, turniej imieniem Jerzego Krasnożona. Jeżeli można, poproszę o minutę ciszy dla uczczenia Jurka Krasnożona, który jest świętej pamięci, oraz jego wychowanka, pan Zenon Świerczyński, również odszedł od nas, dlatego uczcijmy to minutą ciszy. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, oddaję głos. Przepraszam, ale taka osoba jak Jerzy Krasnożon musi być zaakceptowana tutaj. Dziękuję bardzo, proszę jeszcze o pozostanie w ringu. Proszę o hymn narodowy. Brawa, a ja pozwolę sobie zaprosić osobę również nam bardzo bliską, osobę, która najbardziej znała, najbardziej na pewno kochała, żona Jerzego Krasnożona, pani Aniela Krasnożon. Bardzo serdecznie zapraszam pani Anielu do ringu. Pan prezes oczywiście. Można, trzeba, należy. Pani Aniela Krasnożon. Pani Aniela Krasnożon, która wie najlepiej, jak bardzo trzeba kochać trenera, jak bardzo trzeba kochać sportowca. I ta kobieta właśnie Jurkowi dawała to przez ile lat, pani Anielu? Dziękuję bardzo. Ile lat byliście? A 7 lub nie? Dziękuję bardzo i bardzo proszę do ringu wychowanków Jerzego Krasnożona. Olimpijczyk, brązowy medalista Tampere, Zygmunt Gosiewski.
Boguś jak sportowiec jeszcze z krwi i kości, ale mówię, pod okiem krasnożona tacy ludzie trenowali. Pan Zbigniew Ciota, o ile jest, serdecznie zapraszam, bo prawdopodobnie, że nie dojechał. Pan Jerzy Żurkę. I wychowanek, który przybył z Niemiec, pan Piotr Żak. Pan Piotr Żak, witamy serdecznie. Oraz brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów Izmir Marek Koma. A na końcu zostawiłem sobie człowieka, który jako jedyny do tej pory mężczyzna oczywiście zdobył czempionat światowy. Henryk Średnicki. Bardzo proszę, Henryk, zapraszamy Ciebie do ringu. Oczywiście nie wychowanek pana Jurka, ale na pewno wiele mieli wspólnego. Nieraz się spotykali. Witamy, Henku. Henie, jak zwykle, charmant bonton, elegancki, cały rocki i tak dalej. A teraz bardzo miła uroczystość, szanowni państwo, wychowanek i olimpijczyk, brązowy medalista Zygmunt Gosiewski wręczy kopię medalu, który zdobył w Tampere w 1981 roku. Naprawdę jest to symbol, który Zygmunt piastuje, ceni i kopię tego właśnie swojego pięknego osiągnięcia chce wręczyć pani Anieli, żonie Jerzego Krasnożona. Bardzo proszę, Zygmunt. Chciałbym wręczyć symboliczny medal, kopia medalu Mistrzostw Europy przeze mnie w Tampere na pani Lekki. Brawa, brawa dla pomysłodawcy Zygmunta Gosiewskiego, brawa dla pani Anieli, która na pewno jest szczęśliwa, że dalej jest wśród młodzieży i działaczy pięściarskich. Jest to naprawdę Piotr Żak, piękne kwiaty i również wszyscy wychowankowie, oczywiście wychowani naprawdę z wielką klasą, jak państwo widzą, pocałunki, gratulacje i na końcu pan prezes. Jeśli można, szanowni państwo, jeszcze dwa słowa. Naprawdę wielkim szczęściem jest, aby organizacja turniejów pięściarskich przebiegała właśnie w ten sposób. Przebiegała właśnie w atmosferze wielkiego święta, wielkiej uroczystości. Naprawdę tutaj ta sala nieraz pękała w szwach na meczach pięściarskich i wszyscy wiemy, jest troszeczkę wcześniej, a dzisiaj mamy 15 walk. Myślę, że po południu będzie również tutaj tłoczno, będzie również głośno. I będzie również przede wszystkim sportowo. A jutrzejsze finały, przypomnijmy sobie, chyba najlepsze czasy. Ja dziękuję za piękne otwarcie. Na ręce prezesa, pani Mieczysławie, wszystkiego dziękuję bardzo. A jeszcze pani Aniela na pewno nam coś ciekawego powie. Co lubił pan Jerzy Krasnożon na obiad? Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy się przyjęli do tego. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. Za wspaniałe. To były te słowa właśnie, które jest bardzo mile usłyszeć. Pani Aniela odwiedza nas co roku i zawsze uśmiechnięta i zawsze młoda. Pani Anielu, jeszcze raz gratuluję i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim i rozpoczynamy boje.